Cześć wszystkim. Tak, zaskoczę was, dzisiaj nie ma soboty, dzisiaj jest niedziela. Tak, zwykle morsujemy w sobotę, ale tak, dzisiaj jest niedziela, odrabiamy sobotę. W sobotę niestety nie było nam dane pojechać na morsowanie. Już pomijając to, że trochę nam smutno było, że Tomka nie było, to po prostu nie mieliśmy czasu, bo od 5 rano byliśmy na nogach. Musieliśmy trochę kilometrów zrobić, pojechać, załatwić do siedle sprawy rodzinne, potem do Ikei, potem jeszcze, o Jezu, no najeździliśmy się, także nie było kiedy, no ale nie mogliśmy odpuścić i dzisiaj będziemy morsować. Oczywiście Aga mówi, że to nie jest morsowanie, bo jest ciepło, za ciepło. No słońce świeci, to nie morsowanie. No miejmy nadzieję, że będzie chociaż trochę chłodna woda dla nas już. No i zobaczymy, tak, jak to będzie na miejscu. Jedziemy jeszcze zabrać Saszę. Bardzo się cieszymy, że już trzeci raz podjął się tego wyzwania. Tylko jedna osoba. No niestety, nie mamy szalonych znajomych. Nikt nie chce morsować, no. Nie rozumiem. No ale cóż, my idziemy, Sasza idzie. Tomka dzisiaj też nie będzie, zachorował. Na pewno nie przez morsowanie. Coś innego musiało tam się dziać. Nie wiemy co, pewnie się nie przyzna. No. No i tak to. Do zobaczenia na morsach. No, dzisiaj sporo osób. Dużo osób dzisiaj. Tak, tak. Wchodzimy, Sasza. No tak, Sasza to się nie patyczkuje. Zimno. Jak to mogę? Futro nie pomaga. Nie pomaga. O, Jaga. O mój Boże, to jednak a gdzie Sasza to? O Jezu! No wejdę dalej. Nie wiem, że to za morce. Na plusie jest. Woda ciepła. Woda ciepła. Ty los. O Boże, jaka zimna jest. Nie da ślady? Mówię. Tak, żeby te górki zamoczyć. O Boże. Łabędzie? O, tam daleko pływają, no. Ty, ktoś kapcia zgubił. No tak. Japonu. No dobra, zobaczcie. Dwa raz. Trzyma. No, będą się tutaj, chłopaki. Jeszcze z poprzedniego sezonu. To z oczy skuły do tym morzem. Bobcio, wskakuj! Trzymano! O, fajnie! To tam. Ja widziałem, że do R-ki dołączyłeś. Tak, już mi wiesz, znudziło się. Tak? Jezu, jaka mina. Zmiłem się troszeczkę, więc wyszedłem. Ale Adrian prowadzi zajęcie. Ale ja wiesz co, ja teraz popatrzę. Nie, dzisiaj nie resetuję. Nie. Fajnie. Zrobimy coś ciekawego, patrz, można chodzić po lodzie. Gdzieś to grubi. A, tego. Przechodzą. Na bombę, no. Można polecić. No? Ciekawe, co oni tam kombinują. A go będzie nagrywały, więc rozpędzę. Ale trzeba będzie poprosić, żeby wszyscy odeszli. Woda jest okropnie zimna. Ale to wiesz, przychód. Co, będą skakiwać? O, chyba dwie. Uwaga! Nie, yes, dzikusy. Słońce mnie razi! Trzeba być woda chujowa, Mirek, bo na dupę skakałeś, co? Trzeba być woda chujowa, bo na dupę skakałeś. Ja pierdolę.
No, właśnie. Nie wiem, się strasznie. Ty dawno morsujesz? Ja nie mogę. To co? Nie, to nie moja liga, ci powiem. No nie, nie, to za dużo. To są wariaty wieszczeń sezonu, że się zrobili. Ale i tak już, wiesz, chyba, żeby była bania, to wiesz, do bani bym rurę dał, wiesz, tam się ogrzał, nie? A teraz to co? A tutaj... Poczekamy już, polecisz trochę. Połóż się na lodzie. Nie, tym to jeszcze mało, nie? Ja Polska to sauna była, jak byliście. Tym to mało. Dobra, nie. Jak źle obliczyłam. To 50. O, biegnie. No. Jak się czujesz? Lepiej, a masz gęsią skórkę straszną. Też. O kurde, wariaty. Sasza nie ma gęsiej skórki. Sasza to odporny. Faktycznie, kurczę, ale zimno. O, jak gładko. Bez chlapania! Wariaty. O, przekręcił się chyba film lekko. A nie, okej. To tak dziwnie pokazuje. No ej, może koniec pierwszej serii. Chodźmy na chwilę. Słucham? Ile chodzicie na drugą zawsze? 7-10 minut. Nie, żartuję. No, 4 minuty pewnie, no. Nie, bo ja wyszłam raz tylko na drugą, ale chyba na 3. Potem mówię, delirki takie dostałam, to mi się wydaje, że jednak jako krócej. Po drugą, ale w moim przypadku. Ale już jesteśmy tutaj chyba... No teraz tak, tylko chodzi mi ta druga, nie? No to 4 minuty. Nie. To zawsze możesz wejść podobnie, ale to też... Nie, ja to też na szczęście mam już czas. A czy się biegacie, czy się wycieracie, czy nie? Nie. Nie, wycierać nie, trochę pobiegać albo przysiady, zależy, nie? Teraz może gdzie będzie biegać, to... No tak. Przysiady jakieś porobić. No, my też chyba na pierwszą. Ile chcesz mówić? No dwie, teraz dwie. Bez wezwani to ze dwie, nie ma co więcej. Oka. Chodźcie. Jaki biało-czerwony, co? O, na rozdzieleczkę dołączymy. Ania, przytrzymasz? O. To może stamtąd, dawaj. Możesz nawet tutaj nas było, wiesz. A ja mogę! Nie! Ja mogę! Coś się wyłączyło. Nie, nagrywa. Przygoda głębiej. Niżej. Zjadam. Cieplej. Piąteczka.
Piątka! Dzięki. No jeszcze jedną krótszą i już koniec będzie. No. Czy kółko jeszcze? Nie, już co? Bez bani. Może kółko małe? Kółko małe? No dobra, ja mogę, Staszu, powiedz. No, nie odmawia się biegania. No. Tak jest. Teraz wracam. Biegamy trochę. Tak po lesie, po parku, bikini. Poczekam. Dobra. Podejście. Numer 2 i ostatnie na dzisiaj będzie. O. Sasza, chodź gdzieś tutaj może. Będą chlapać tam. No tutaj tak. No to tu z brzegu. O tutaj, tylko tutaj, Aga, chodź. Tutaj nie doleci. Ja nie mogę. O, to jest gracjo. Nie ma mnie się? Nie, to się oprę. O, o, takie tam w lodzie. Chodź, Sasza. Tak się relaksuje. Już czwarte wejście. 10 minut. Jakbyś powiedział trzecie, może by uwierzyli. Przed wejściem mówiliśmy, że drugie to trochę nie wyszło. Ale cały czas ludzie dochodzą normalnie. Klimacik ekstra. Zimno już. A miał być tak ciepło? Mówię, że to nie morsowanie. No proszę, skonfrontuj to. Czemu mówię, że to nie morsowanie? To pan te słowa. No. Jest. Ale na następny sezon. Tak samo. A to jakieś i młode dzieciaki wchodzą. No. Już nawet nie wiem, czy to ma. W dół tak zimno, a w górę ciepło, nie? Od tego słońca. Cieplutko tu jest na klacie. Dawaj do spójcie. No, zaraz będą skakać. Tak chyba ślisko jest. No tak naprawdę i... Robert, to klik! Najgorzej się wyszło. Może jeszcze dzisiaj sobie zaraz. I tak miałeś dobre progresy. Mówię, jaką kolegę nie najlepiej. Łapiecie ich? Mirek, ty śmierdzisz! Tutaj kurwa. Teraz będzie ty, może ty! Robert, jak to kapki po prostu znowu? Nie, ale ja to. Ale ja to.
O, 4 minut. No dobra, możemy powoli się zbijać. Dobra, będziemy wychodzić. No, czekamy. O nie! Co tu się dzieje? Czekamy. Koniec! No i mamy tu małą niespodziankę. No, morsowanie się nie skończyło. Wybraliśmy się z Agnieszą jeszcze na siłkę pobiegać. Za jakieś półtora miesiąca biegniemy po maraton. Więc wypadałoby się przygotować. I chcemy się przetestować, jak to będzie pobiegać sobie jakieś 5 km po morsowaniu. Kiedy jedynym posiłkiem, jaki zjedliśmy, było szejk owocowy. No nic, ciekawe doświadczenie, zobaczymy. Na razie jest nam bardzo zimno, jesteśmy nierozgrzani. Chwilę marszu i niedługo zmienię na bieg. Zobaczymy, jak wyjdzie. No cześć wszystkim, jesteśmy już po treningu. Także no poranek dzisiaj mocny. Na jednym szejku żeśmy zrobili morsowanie i 5 km biegu plus tam chodzenia, trochę jakaś mała rozgrzewka, nie?